Hej, 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 witam was ponownie bardzo serdecznie po raz trzeci w grze The Last of Us Left Behind. Oczywiście eksplorujemy dziś tą ścieżkę, która odbywa się przed wydarzeniami z fabuły głównej, jakieś 3 miesiące przed. Przed oczywiście wydarzeniami spoza prologu, przed momentem, kiedy po raz pierwszy poznajemy Ellie i tak dalej. Chcesz spróbować? No i cóż, udało nam się przywrócić zasilanie w centrum handlowym. No i tak, chcemy spróbować, oczywiście, że chcemy. Możemy w ogóle Czy my możemy porozmawiać? Bo mi się kojarzy, że tutaj była taka scenka. Może było zainicjować scenkę z żartami Ellie. Ale może się mylę. Być może będzie to później. Tak! Co robimy? No jak to, co jedziemy? Wow, wow, wow! Riley, chodź tu! Nie, śmiało idź! Chodź, Mendo! Co jest? Ale super! O, jak słodko. Bardzo fajnie zalokowana kamera. Chodź, dawaj tutaj, siadaj przy mnie. No chodź, Pało. Tu masz jeden wolny. One się nie powinny unosić lekko góra-dół? A unoszą się w sumie troszkę, czy nie? Dopiero wsiadłam. Jeszcze raz, spoko, teraz ja włączę. Bało mi się. Serio. A, mam tutaj coś jeszcze. Co to? A, księga żarcików! Czemu wszyscy uciszają koło? Co to jest? Bo gada na okrągło. O ja, znalazłaś kolejną książkę z dowcipami? Po czym można poznać uczynnego kanibala? Ma serce na dłoni. O, sucharki. Proszę. Czy już wiemy, skąd takie zainteresowanie sucharami u Ellie? Wiesz co, chyba znowu jesteś moją najlepszą przyjaciółką. No, to był jeden z najważniejszych elementów przecież w podstawce. Wiem, kochana. Tak tylko mówię. Ja wierzę, Ellie, że ty w tym świecie nie masz zbyt wielu przyjaciół. Więc każdy z nich jest na wagę złota. Gotowa? Dobra. Dowcip. Teraz ja będę czytał. Dobra, lecimy. Naron chciał opowiedzieć kawał o Rzymie, ale go spalił. Suchar. W sensie taki suchar, co wszyscy znają. No nie, nie, dziewczyny, nie jest. Szedł facet przez bagna i go wciągnęło. Fajny. Tak było? Okej. Okay. Dobrze, może ja nie zrozumiałem. Czytam książkę o przyciąganiu i nie mogę się oderwać. Niezły. Tak, ten jest świetny. O Boże, jaki ten świat jest dziwny. Lecimy dalej. Co myśli zawałowiec przed seksem? Myśli, co mu pierwsze stanie. Okej, okej. Nie najgorsze. Przychodzi baba do lekarza, a lekarz też baba. Idiotyczne. No, było. Fajnie, że się rozumiemy. Chciałam wyrzucić bumerang, ale do mnie wrócił. Smutne środek raczej. Środek na łysienie? To środek głowy. O, tak, masz? Tak. Łysieje się od środka. Od środka. Tak. Nieprawda, niektórzy łysieją od zakoli. Znałam kiedyś dowcipu amnezji, ale go zapomniałam. Tak, ostatnio na Reddicie było zdjęcie jakiś konwent medyczny czy coś w tym stylu, to chyba nie są konwenty, ale ogólnie taki zjazd chorych na różne rzeczy i było puste miejsce chorych na Alzheimera i ktoś podpisał, że zapomnieli przyjechać. Co robi dres? Dobra, to też było suche. Rozkręca imprezę. Subaru impreza. No okej, okay, wy możecie tego nie wiedzieć. W waszym świecie chyba nie było. Znaczy... Tak, bo to były leszcze. O, zabawne, spoko. Jestem ciekaw, ile z tych żartów to są przykłady z angielskiego, a ile musiało zostać stworzonych na... albo zaczerpniętych z polskich źródeł na potrzeby gry. Siedzi żołnierz w okopie i coś mu do łba strzeliło. O, ból. Trochę brutalne. No, takie bardziej wasze, faktycznie. Co nie spotka bezrobotnego? O, ten znam. Nie spotka zawód. No to musiało być stworzone na potrzeby polskiej wersji. Praca, w sensie, no, tak, wiemy. Super. No, fantastyczny. Co to jest? Zielone, pstryk, czerwone.
szaba w sokowirówce. Sadystyczne, jesteście chore. Spinam się, żeby popuścić. To prawda, też zazwyczaj mam. To tyle? To cały dowcip? Tak, cały dowcip, to wszystko. Bardzo fekalny. Okej, okay, do niej chyba nie dotarło. Prawdziwy nagłówek z gazety. Wielkie cięcia w armii. Generał pchnięty nożem. No, niezłe. Rany, uwielbiam to. Żołnierz się Boże, więcej tego masz? Wziął granat. Okej. Okay. A, w tym sensie. No, tak. Słabe. Słabe. Żarłok zwrócił skradzione jedzenie. Tak, Eli, wiemy. Wszyscy wiemy, nie musimy tego wizualizować. Dziękuję ci bardzo. Jak długo żyje mysz? Wszystko zależy od kota. O, ale skoro. No, nie. Nawet was to załamało, okej. Pytałem Menela, jadłeś coś? A on, że ani kropelki. Okej, okay, nie najgorsze, jak na poziom prezentowanych gdzieś dowcipów. Gość dostał łeb butelką wody sodowej. A niby łyski uderza szybciej. Okropne, jedno z najgorszych. Nasz nauczyciel mówi do siebie, a wasz myśli, że go słuchacie. O, smutne to. Okropne. No. Niech już się skończą. Jaki jest paradoks biegunki? Rzadko, ale... O, fu! O, to chyba. No, to już drugi fekalny żart dziś. Dobra, wystarczy. Super, dziękuję. No to... do zobaczenia. Słucharki. O, sorry. Włączyłem przypadkiem tryb fotograficzny, który jest całkiem spoko zresztą. Budka fotograficzna działa. Eli, musimy to zrobić. Wiedziałem! Lecimy, lecimy, lecimy! Snap share! Share snap! To fajny cień. Wchodzimy. Jak to działa? Chyba trzeba postępować zgodnie z instrukcjami. Co nie? Mam to zrobić? Nie, wiesz co? Ty to zrób. Okej. Okay. I zaczynamy! O, motyw, przyjaźń. Może przyjaźń? O, jakie to słodkie. Jestem żabą. Nie można wybrać postaci. Jesteś królikiem. O, dobra, uśmiech. Szczerze się razem z wami. Taki. Jak aniołki. Okej, coś okropnego. Patrz tam! Dinozaur! Ja! O nie! O, to teraz brzydactwo. Nadymka! To jest nadymka. Dobra, kiepska. Robimy minę. Dobra. A teraz seksowy. Jestem sexy. Nie, nie przeszłoby. Sorry. Super. Bierzemy, bierzmy. Właśnie, to jest moment, w którym możecie zapostować po prostu fotę prosto na waszego walla, czego oczywiście ja nie zrobię. O, możemy po prostu wydrukować zdjęcia. No. O mój Boże, nie wierzę, że to się uda. No. Spróbuj jeszcze raz. Ojo, nie ma papieru. Ej, no kurwa, co to ma być? No nie da rady, nic nie zrobimy. Tak, to zadziała. O. Co się stało? Chyba ją popsułyśmy. Brawo, dziewczyny. Naprawdę, brawo. Więc... rozglądamy się? A, jasne. A kolejny punkt naszej podróży to... O, sorry, znowu tryb fotograficzny. Wyjść, tak, wyjść. O, nienawidzę tej baby. Ma taki suczy głos. No nie? Ja bym zrobiła to tak. Uwaga! Zmiana o 6 rano zaczyna się za 10 minut. Okej, okay, dobra, teraz ja. Mieszkańcy muszą nosić swoje identyfikatory zawsze i wszędzie. Wszystkie oznaki infekcji
należy zgłaszać do administratora obszaru. Pamiętajcie, brak działania może kosztować życie. W ogóle Eli, udając kogoś innego, ani troszkę nie brzmiała jak nastolatka. Tak normalnie jak mówi, to jeszcze można się nabrać. Ty wiesz, jak to działa? W ogóle nie zabijesz mi się na tych schodach? Wow, spójrz na mnie! Arkady! Idziemy na arkady! Chodź! A spróbujesz... Sorry, znowu. Tak, wyjdź. Zaszarżować arkady. Muszę to zrobić jeszcze raz. Da się bawić schodami, nie wierzę. Swall. Jakieś marki. Tak, chcę to. Ja nie wierzę. Mówiłam ci. Czy tutaj naprawdę nic nie działa? To działa. Dobra. Trzeba włączyć silnik. Dobra, to moja broń. Czas na przejażdżkę. Chyba nie. Cholera, ciasny zakręt. Czekajcie, muszę iść drzwi otworzyć, za momencik wracam. Dobra, jestem z wami. Okej. Co jeszcze można tutaj zrobić? Bo coś na pewno. Tu świeci się ekran, to jeszcze może działać. Nie mów, że zepsute. Naprawcie to jakoś. Kurde, myślałam, że uda mi się zagrać. No, można by było. Jak? No, dobra, chodź. Zamknij oczy. Zamknij. Dobra. Tym się ruszasz. Tym uderzasz, tym kopiesz, a tym blokujesz. Dobra. A głową sobie wyobrażasz. Musisz wybrać postać. Zagrasz niepowstrzymaną, szponiastą, ale nieziemsko przepiękną Angel Knives. Knives jak w tym, w Scottie Pilgrimie. Dobra, już. Ona stoi na skraju mrocznej świątyni, starożytnego sanktuarium, w którym organizowane są turnieje dla nieśmiertelnych. Taki Mortal Kombat. Nie, tam śmiertelnicy walczą. Czarny kieł wyłania się ze świątyni. To wielki mięśniak z trzema rękami. Czemu trzema? To nawet... Rozumiem, 4, 6 albo 8, albo 2, ale... 3? Bojową postawę, włącza się muzyka. Gotowa? Aha. Runda pierwsza. Patrzcie. Runda pierwsza. Ona nie ma żadnego wyobrażenia o grach. Jak ona może to widzieć oczami wyobraźni? Podskocz. Do góry. Dobrze, nie trafił cię. Lądujesz za nim. Szybko uderz go w plecy. Czym? Kwadratem. Trzymałeś go z łokcia. Zabrałaś mu około 15% zdrowia. A, fajne. Twój przeciwnik z obrotu atakuje cię mrocznym szponem. Co mam robić? Wciśnij tył i blok, żeby skontrolować. Blok. Atakujesz łokciami, gdy on wyprowadza serię ciosów. Odskakujesz, nie otrzymując obrażeń. Przez ostatni blok twój przeciwnik traci równowagę. Jest teraz podatny na atak. Dół, góra, kółko. Pięknie. Wyciął cię, przyciskaj uderzenie, żeby się wyrwać. Wciśnij góra, blok i kopnięcie, żeby wykonać obrażeń. Pięknie, dam radę. Trójkąt. Dół, przód, uderzenie. Zajebiste. No, naciskałem kwadrat. Aha, naciskałem źle. Dobrze. On mnie uderzył. Kurde. Dobrze. Zaraz go skończymy, ale szkoda, że nie zrobiłem na maksa. Padł, pięknie. Wykończ go. Noże Angel Knives zaczynają świecić. Raz za razem przebijam tułów, dopóki jego serce nie wyleci z klatki piersiowej. Odchyla się do tyłu i kopnięciem z półobrotu pozbawia go głowy. Fontanna krwi zalewa całe pole walki.
To ultra zabójstwo. Angel Knives podnosi pięści do góry. Wygrywasz. Zajebiście! A nie było tam fajnie. Było jeszcze w napisach fajnie. Jak? Było okej. Zajarałaś się. No dobra, trochę. Słyszysz to? Hej, wiesz co? Musimy wracać. Ja muszę wracać. Musimy, prawda? Riley, chyba wyczerpałam na dzisiaj swój limit przypałów. Umówmy się na jutro, dobra? Nie mogę. No, to może pojutrze. Zabierają im świetliki gdzieś tam, pewnie, czy coś. Mam rozkaz wyjazdu. No, tak myślałem. Z Bostonu. Mam dołączyć do grupy w innym mieście. Mówiłam im, że chcę zostać tutaj. Ale wiesz, jaka jest Marlene. Ona zawsze wie lepiej, nie ma z nią dyskusji. Jutro mnie zabierają. No joj. Zaraz znowu się obrazi. Albo zasugeruje, że pojedzie z nią. I tyle? No a co mogę powiedzieć? Nie wiem, no może dorać mi coś. Mówię serio. Po co mnie tu wzięłaś? Żeby się pożegnać na przykład. Chciałam cię zobaczyć. Nie, po co mnie tu wzięłaś? Sama nie wiem. Sama nie wiesz. Mam ci doradzić? Idź. To co, no pożegnajmy się. Idę zobaczyć, co tam się dzieje. Riley! Ja pierdzielę. Muza tam łupie. Jest tam niebezpiecznie głośno. I już to mi się nie podoba. Ale swoją drogą było wiadomo, że nie zagra na tym automacie, już nie chciałem nic mówić wcześniej, ale jeśli pamiętacie, to w podstawce była taka scena, w której Joel i Ellie docierają dopiero do tego ich kumpla, który żyje samotnie w takim miasteczku i tam w jednej z lokacji można było znaleźć właśnie zepsutego arcade'a i Ellie właśnie wtedy żałowała w przyszłości, że jeszcze nie grała na żadnym arcade'zie, że bardzo by chciała. Nie podoba mi się to, że jest tutaj tyle modeli. I sami widzicie, tak troszkę złowieszczo to wygląda. Biorąc pod uwagę, że każde właściwie... Na co się kurwa gapisz? Pięknie. Biorąc pod uwagę, że każda sylwetka właściwie powinna być tutaj dla nas wrogiem. Poza Rally oczywiście. Widziałaś kiedyś coś takiego? Co, obraziłaś się? Nie wiem, może... Ty na mnie, to tak? To ty powinnaś być wkurwiona na mnie. No właśnie, dobrze jej mówisz. To ja się tu wkurwiłam. O co? Bo poprosiłam cię o radę? O to, że wyjeżdżasz, ty mnie stawiasz przed faktem. Tym, co mam do powiedzenia. Byłyśmy kumpelami. Myślałam, że się lubimy, a potem każesz mi spierdalać i bez słowa znikasz? Na 3 miesiące chciałem podkreślić, jeśli dobrze pamiętam. Cały ten dzień. Masz wyrzuty? No na to wygląda. Zresztą słusznie. Masz wybaczyć? Spoko, nie ma sprawy. Powinnam się bunkrować po drugiej stronie miasta. Jeżeli dam się tutaj złapać, to już nie żyję. To nie wyrzuty sumienia kazały mi tutaj przyjść, Ellie. No dobra, powiedziałam kilka słów, których nie mogę teraz cofnąć i żałuję. A właśnie. Marzyłaś o pistoletach na wodę, pamiętasz? Prawie dałam się za nie zabić. Dla ciebie. Pamiętam. Zresztą mówiliśmy o nich w pierwszym odcinku serii. Mieliśmy baner, który je prezentował. No.
okej. Najpierw skopię ci dubsko. Zmoczysz jej dubsko. Tutaj dla jasności chciałbym dodać. Należy ci się prysznic. Pokaż, co potrafisz, dziewczynko. Dobrze, słuchajcie. Ja pamiętam mniej więcej, jakie... Nie czuj się za bezpiecznie. Mogę go naładować, dobrze. Ej, uciekaj. Chodź. Nie. Zanim pójdziemy gdziekolwiek do przodu, musimy skończyć dzisiejszy odcinek, ponieważ ja wiem... Pora spadać. Jakie wydarzenia są przed nami... Będą... Nie, no kurde, głupia jesteś. Ja jeszcze się nie ukrywam. Jakie wydarzenia są dopiero przed nami i wiem, że nie zdążymy ich zrobić w tym odcinku. W sensie, głupio by było po prostu dopuścić do tego, co stanie się dalej. Dlatego zajmiemy się wszystkim w kolejnym odcinku, który będzie najprawdopodobniej ostatnim z serii. Zresztą tak się spodziewałem, że będą 4 mniej więcej półgodzinne odcinki. Także na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wam bardzo za uwagę i widzimy się już niedługo. Pa, pa!